Witam Państwa serdecznie. Jest 28 stycznia 2023 rok. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić stan czerwienia matek. Tu jest ul numer 3. To jest tak zwana rodzina po reinwazji. Proszę Państwa, tu bynajmniej szybka nie jest centrycznie na otworze. Otwór jest tu, gdzie ten gwóźdź, czyli bezobjawowe poidło. I tu, proszę Państwa, ta szybka nie zaparowała. Tu prawdopodobnie jest czerw, tylko szybka nie pokrywa otworu. I dlatego nie zaparowała. Tu jest następny ul. Też jest bez czerwiu, ale tu się na wylotku pojawił osyp pszczół. Państwa, to jest następna rodzina. Ona jest szybka, jest ciemna, brudna, też jest niezaparowana. Tu jest następna rodzina, szybka, niezaparowana, to znaczy, że nie ma czerwiu. To chyba widzę parę pszczół. Proszę Państwa, to jest następna rodzina. Szybka, brudna, niezaparowana, więc to ładnie wygląda. Tu jest następna rodzina. Szybka, brudna, niezaparowana, to znaczy, że nie ma czerwiu. Tu jest ul numer 7. To jest dość mocna rodzina. Tam są filmiki z tego ula chyba na YouTubie. Ostatnie. Też szybka, niezaparowana. To jest ul numer 11. Jest parę pszczół osypanych, szybka, niezaparowana. Proszę Państwa, tu jest ul 15. Proszę Państwa, szybka, niezaparowana. Znaczy, że matki nie czerwią. Mimo, że styczeń jest bardzo ciepły. Ule te są bardzo ocieplone i matki nie czerwią. Dzisiaj przymrozek zciął błoto. O, zaraz tu popatrzymy, jaki jest temperatura. Proszę popatrzeć. Minus 3 stopnie. Dzisiaj przymrozek zciął błoto. To jest pierwszy taki mróz w tym roku. Tak to nie było. Proszę Państwa, i tu jest ul numer 16. Gdzie te pszczoły też były przeglądane w styczniu. Proszę popatrzeć, jakie wyciszone. Szybka, niezaparowana, mimo że to jest silna rodzina. I ul dobrze ocieplony. Tu też szybka, niezaparowana. I tu następna rodzina. Tu jest osyp, proszę Państwa, troszkę większy. Szybka, niezaparowana. Zobaczcie, ul 16. No niestety on, ten ul 16, jest rozizolowany, proszę Państwa. Niestety jest rozizolowany, bo się bałem, żeby nie zaczęły pracować. I proszę Państwa, tu jest ul 10, to jest pierwsza moja rójka. No i bateria mi miga, wreszcie się skończy. Tu jest, proszę Państwa, następny ul. Proszę Państwa, tu jest następny ul, bardzo mały osyp. No i tu jest następny ul, bardzo mały osyp. No gdyby nie bateria się kończyła, to jeszcze bym zaglądał pod daszek. O, proszę Państwa, zero osypu. Tu jest bardzo słaba rodzina. W dodatku jest licha matka, młoda, ale słabo czerwiąca. Tu jest parę pszczół osypanych. To znaczy, że rodzina jeszcze żyje, skoro pszczoły wynoszą na zewnątrz. Tu jest podkarpacki bakwa z ulu numer 14. Dobrze zimuje. O, jest 14. No, tu jest taka rodzina, gdzie ją traktowałem jaskółczym zielem. Też nie ma osypu. Tu jest, proszę Państwa, ul numer 9. Też nie ma osypu, nie ma pracy pszczół.
I proszę Państwa, tu jest ul numer 17. Jedna pszczółka osypana. Taki osyp bez cały styczeń, za miesiąc czasu. A proszę Państwa, tu jest ul numer 6. Ta rodzina była chyba na YouTubie pokazana. Gdzie ta szóstka? Nie mogę jej namacać. Jest. Tu jest, proszę Państwa, o, taki osyp. To osyp z całego stycznia. Ta szybka uszczelnia cały wylotek, że tu pszczoły poza obrębem ula nie wyniosły nic. I proszę Państwa, tu jest ul numer 2. Nie ma osypu. Proszę Państwa, w takich rodzinach, w ogóle wszystkich, później muszę podejść z jakimś patykiem. O, widzicie Państwo, z jakimś patykiem i sprawdzić drożność kanałów, bo to nie wiadomo, co tam może być. Ja nie mam rentgena w oczach, ale jest wszystko w porządku, nie ma żadnych pszczół. Proszę Państwa, to jest następny ul. Jest parę pszczółek osypanych. I tu jest następny ul. Chyba jest parę pszczółek. Jak Państwo widzicie, mimo że ule są ocieplone na full, jest ciepło. Ule ocieplone na full, jest bardzo ciepło. Mimo to, proszę popatrzeć, jak ule zabezpieczone, proszę Państwa, mimo to rodziny nie rozpoczynają czerwienia. Temperaturę regulują wylotkiem. O, proszę popatrzeć, jak rodzina zabezpieczona gąbką 10-centymetrową, powałką 3-centymetrową drewnianą. O, proszę, każdy ul zabezpieczony, tylko jeden jest rozizolowany. Proszę Państwa, i tak wygląda sytuacja w mojej pasiece na dzień 28 stycznia 2003 roku. Mimo że styczeń wyjątkowo ciepły, rodziny, matki nie podjęły czerwienia, elegancko zimują, minimalne osypy. No ale wiedzmy o tym, że ubiegły rok charakteryzował się tym, że nie mieliśmy jesieni, tylko lato i zima. Od razu w grudniu, dosłownie tak się mi to skończyło. I z tego powodu pszczółki, które wymierały jesienią, nie są teraz wynoszone, bo one po prostu od razu zostały wyrzucane za ul. Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja w mojej pasiece. Tak wygląda sytuacja w mojej pasiece na dzień dzisiejszy. Nie ma mowy o jakimkolwiek czerwieniu. No niestety miałem dwie matki, które dość długo czerwiły, ale zostały okiełznane. Ta słynna matka w ulu 3, która tyle mi kłopotów sprawiła. Teraz wygląda, że ta matka jest, proszę Państwa, całkowicie zobojętniona. Wylotek nie jest zawilgocony, jest suchy. Także nawet i z gwoździa. Tak, proszę Państwa, gwóźdź jest też suchy. To znaczy, że rodzina nie czerwi, nie wytwarza temperatury. No, jestem zaskoczony, że tak sytuacja się w tej rodzinie rozwinęła. Pszczoły przestały mi wybryzgiwać. Gdy było gniazdo duże, mało pokarmu, na trzech ramkach czerwiu rodzina była w tragicznej sytuacji. Dzięki mojej interwencji, jeśli ta rodzina nie została zbyt mocno pokuta bez warozy, i dzięki mojej interwencji ta rodzina prawdopodobnie przetrwa. I też tu, proszę Państwa, nie widać, żeby jakieś były osypy. Nie widać tu, żeby były jakieś osypy, bo po takim włożeniu kija to tu powinny się pszczółki wywlekać. Tu jest wszystko w porządku. I tak, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, pierwsza noc
z wrozem od paru lat. To by